do tego klimatu i atmosfery, bo tak mam nadzieję, że Państwo stworzą bardzo dobrą, zaprosiliśmy muzyków, także mamy żywą orkiestrę, także mam nadzieję, bo Bolesławie się zawsze ładnie bawi. Tak, proszę Państwa, mamy tutaj grupę z Bolesławca, która zawsze się ładnie bawi. I wiemy o tym, jak Bolesławiec ma przyjechać, to będzie super. Także na pewno będzie super, bo tak zawsze jest. A przy okazji właśnie się też inne grupy integrują z Bolesławcem i wspólnie się bawią, bo tak zawsze u nas jest. Więc proszę Państwa, tradycji musi stać się zadość i w ogóle inne. Zapraszam wszystkich. Także można sobie schodzić później, można coś sobie przyjść. Świat wierzy w co, szkoda naszych łez. Świat wierzy w co, bo za dużo jest na świecie łez. To taka kraina niedaleko Dresda. Niestety
Specjalnie się przyjmująca, poprawianiu roli, więc ludzie szukali lepszego miejsca do życia. Przybyli na dworze, oczywiście może to bardzo duży potencjał różnych zawodów, tak, rybacki czy handlarzy, którzy mogli się zrzeszać na towarami, więc może jest. Dlaczego? No ponieważ konstrukcja tego samolotu musiała wytrzymać lądowanie nawet przy 10 skrzydłach na wodzie. Więc ten samolot dzisiaj już wiemy, był jednym z najbardziej wytrzymałych samolotów, które mogły lądować na wodzie. I idealnie nadawał się właśnie do tego wykonywania akcji, żeby zawsze te dzieci wyłożyć. Te 15 samolotów latało ponad tydzień czasu i udało się im wywieźć ponad 12 tysięcy dzieci z okrążenia. Czyli akcja była udana, gdyby nie 5 marca 1945 roku. Otóż, proszę Państwa, wtedy jeden samolot przyleciał na jezioro, wylądował w ciągu tankowania, później pod molą, gdzie zaczęto pakować do środka tych pasażerów małych. Ile miało się zmieścić tych ludzi do samolotu, żeby nie znaleźć? No właśnie, proszę sobie wyobrazić, że do tego samolotu pakowano do 120 dzieci. Jak one się to zmieściły? W bardzo prosty sposób. Upychane, jak zarytki w puszce. W ten sposób samochód był przeciążony. Do naszego samolotu konkretnie wpakowano 72 dzieci. O 14.30 samolot odebrał się od jeziora, zaczął się powoli wznosić i nagle, jak mówią świadkowie, którzy żyją jeszcze, wykonał tak zwany odebrał, silniki zaczęły wyć, maszyna z bijącymi silnikami po łapu skrzydły spadła na wodę do jeziora, zniknęła po powierzchni wody i co najgorsze, leżała na wodzie. Także mamy, proszę Państwa, dzisiaj problem katastrofy lotniczej, która wydarzyła się 70 lat temu i przez 70 lat nikt nie podjął żadnych kroków, żeby tą sprawę najpierw wyjaśnić, a później, żeby te dzieci pochować. Bo przecież dno jeziora na 4 metrach nie jest miejscem cmentarnym, nie jest tam pochówkiem tych dzieci. Dlatego my jako fundacja od 13 lat zajmujemy się tym, żeby przygotować ten samolot do wyciągnięcia na zewnątrz, do pochowania dzieci na cmentarzu, a samolot jeszcze będzie się nadawał do wystawienia, będzie u nas świadkiem i tych czasów wojennych. Być może dla dzieci, którzy będą w naszym będzie też taką lekcją, żeby nie mówić, nie gloryfikować bohaterów wojennych, tylko żeby nie dopuszczać do tych wojen. To jest chyba ważniejsze niż później właśnie mieszanie wod. Przyjaciele też niemieckie, ale to jest ważniejszy bałagan, tak? Jest, to jest niemiecki porządek. Thank you.
Dziękuję.
czyli, ale bardzo miłe. Miło. Proszę Państwa, ja też miałam się teraz z Państwem pożegnać, ale w takim razie już to czynię dzisiaj. Na takiej zasadzie, że ja w ogóle dziękuję Państwu za udział w tych programie, które starałam się Państwu no, zorganizować. Oczywiście.